A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, taki dzień pomiędzy zrywaniami tytoniu, podrywaniem tytoniu. Dzisiaj jest wtorek, poniedziałek, środa i piątek zrywamy. Także pomiędzy tymi dniami mam taki dzień, który mogę coś sobie zrobić. A dzisiaj zaplanowałem, no dobra, nie śmiejcie się, no taka chusteczka na głowie mam. Trzeba jakoś ten mózg chronić. Czapkę gdzieś znalazłem, ale gdzieś mi koty spały na tej czapce. A dzisiaj, moi drodzy, zaprawimy dwa urządzenia proste. Tak zwany młot dwukilowy. I to bym powiedział, co to jest. Ani to kilof, ani jakiś taki młot. To mi będzie potrzebne, bo tam przy kurach muszę zrobić takie wiatę. I muszę wykopać takie dwa, a czy nie dwa, może ze cztery albo sześć takich pionków. No muszę chociaż się zagłębić w ziemię, no ze 30 cm, żeby zalać taki pionek, żeby to się wszystko trzymało. Także ten taki mini kilo będzie mi to potrzebny. Bo już obiecałem prezesowej, że tam zrobimy takie wiatę dla kur. No tak, oni muszą mieć taki cień, muszą tam mieć miejsce do siedzenia. Taki zadaszony, zacieniony. To w sumie materiał już tam przywiozłem. Kwestia wykonania, czyli pierwsze trzeba było wylać pionki, poczekać aż troszkę ostygną, no czy zastygną. Resztę wybudować tam nieduża na nie wiem, na 1,5 metra, tak żeby wejść spokojnie, tam nie chydać się. A co u mnie na moim miernym gospodarstwie? Oczywiście, proces suszenia musi być pod kontrolą, także nie ma co ukrywać. O, kotka idzie. Najstarsza kotka. Miau, miau. Proces suszenia trwa, znaczy no, o tu teraz dzisiaj każdy proces jest. Komora 3, suszenie nerwu, nawilżanie. Jak tutaj widać, szlafy z wodą. Tutaj mamy rzucenie liści w granicach 35 stopni, nawet i więcej. Nie wiem, czy to widać, jest 30 prawie 7. Tutaj mamy jakieś 45 stopni. Bardzo ładnie wychodzi. Gdzie lecisz, dziadu? Spalam po troszeczku te rozdrobione resztki tego mojego orzecha. Jest trudno to spalić, bo to trzeba, ja mówiłem, jakiś podajnik. A tak na ogół to zrywamy już. Zaczął na się etap już zrywania liści wierzchołkowych, podwierzchołkowych. Już tutaj mamy taki początek. Jak już mówiłem, nie ścinaliśmy kwiatu na całości. Pokazaliśmy tylko, jak to robimy. Powiem tak, jak na dzień dzisiejszy, koniec już sierpnia, to nigdy nie zrywaliśmy w sierpniu wierzchołków. Dobra, ale przejdźmy do mojego skromnego garażu. Pierwszy pacjent transporter, ale powiem, że nie mam dzisiaj jakoś tak nastroju się za niego wziąć. Oj, czasami tak jest, nie wiem. Dobra, muszę pierwsze się wziąć, bo mi młotek potrzebny i ten, bo chcę pozalewać te pionki, żeby to wcześniej przygotować, także od czego by to zacząć, moi drodzy? Pierwsze pasowałoby to odczyścić, prawda? Pierwsze może młotek. Ogólnie trzonek. Trzonek, ja widzę, on jest bukowy. I ten też jest bukowy chyba. I te trzonki chyba nie są bukowe odpowiednie, bo powinien być taki ze słoju ciągniętego, nie wiem, osika, czy coś takiego. Bukowy się kruszy. Także ja dzisiaj pokażę, wiecie, bo ja wiem, że część młodych to tylko weźmie, złamie trzonek i kupi drugi młotek, tak? Najprościej. Ale żeby być ekologiczny i odnowić źródło energii, zrobimy z tego samego. No. Skrócimy go tutaj, obetniemy i nabijemy. Tutaj klin chyba będzie nawet ten sam. No dobra, także ja przystępuję do roboty. Zacznę od tego małego, później zacznę od tego. A to też kupiony jakiś taki w markiecie. No powiem, że szczerze tak, Krzysiek, trzeba było pokazać, jak to się robi trzonek. Oj, to wiecie, to już dłuższy temat. Ale ktoś tu tak rozciął na pół. Wiecie co, jak to jest pół? Jak to są dwie równe połowy, to ja jestem ksiądzem. Ksiądzem. No i mogę kazania mówić. No, zaczniemy pierwsze od wybicia tego. A to łatwo wyjdzie. No i tak to było. Troszkę musimy tutaj dopracować. O, dobra, dajemy, nie ma co. Dlaczego mi się na ręce nie patrzycie, tylko na głowę? Najlepiej byłoś nowy trzonek kupić, ale powiem, że nowe trzonki też tak idealnie nie pasują. Także lepiej zrobić. No tutaj już by było. Powiem, że już możemy go w sumie nabijać. Troszkę może za mocno, żeśmy go zjechali, ale to nic. No oczywiście, trzonek musi być suchy. Można powiedzieć, że będziemy go nabijać, także tutaj natniemy. O, wyjdzie.
Oczywiście przystępujemy do procesu nabijania. Musi przejść tutaj na wylot. Dobijamy dalej. Już mamy tutaj prawie. Także wyjemy troszkę gorszą siekierkę i tutaj poprzecinamy, żeby dalej weszło. No. Fiskaz będzie na bardziej precyzyjne rzeczy. Także warto mieć dwie siekiery, albo i trzy, albo cztery. Nabijamy dalej. No, gdy nam doszło to już do tego, to wtedy musimy coś przynieść takiego, żeby wbić dalej. Może to na imadle? Chociaż chyba na imadle się nie powinno robić, tylko na kowadle. Też, żeby zwracać uwagę, żeby tutaj nie rozbić tego końca. O, wyszło jakieś pół centymetra. O, rozetnę jeszcze na klin, bo się ścisnęło. Nabić klina, tylko gdzie on jest? Jest, jest. Nie minać. Dobra, moi drodzy, jedno już mamy. Tak wyszło. O, przystępuję do zaprawienia pół kilofa. Kilofa. Tylko ja bym pierwsze chciał go oczyścić. Założymy sobie to. Oczyścimy to i tutaj będziemy wtedy dopasowywać tutaj do tego trzonka. Także ja tu za chwilę się odezwę. To już, już ja myślę, że czas nabijania można już zacząć. On dojdzie dotąd, prawda? Zobaczymy, jak to się będzie nam nabijać. Czy posadzka wytrzyma? Dobra, Krzysiek, masz nowy młotek? Już go czas wypróbować. O, ładnie nam przychodzi. Jeszcze brakuje jakiś centymetr do wyrównania i z pół centymetra, żeby wyszło. Także idziemy dalej. Raz, dwa, raz, dwa. No co to się kurde? Raz, dwa, raz, dwa. Nie wiem, coś się wyłączyło. Teraz dźwięk jest. No to co, dobijamy? Kurczę, czasem tu nie jest za ciemno. No nic, takie warunki garażowe jednym słowem są. Nie ma co, ja tu mam imadło, bo ja tu zechcę to imadło tutaj na stałe przymocować. Oj, nie wiem, czy my tak zrobimy. Czekajcie, czekajcie. Na dwa młotki by było. Dobra. Tutaj można gorsze siekierko podciesać troszeczkę. A? Jakby weszło głębiej. No to i nie szkoda, ale też później naostrzymy. Mnie tu się wyczerpała bateria. Nie próżnowałem z tego względu, że w międzyczasie zrobiłem klin. Takiej blaszki zrobiłem klin, zaostrzyłem. Klin musi być no, z jednej strony ostry, z drugiej strony szerszy. To jest klin. Ma niby pasować. Patrzcie, kto przyszedł. Hej, przyszedł pomocnik garażu, prawda? Gdzie ty spałeś? Oni mi tu w ciągnikach śpią, wiecie? Tak, tak. Ktoś tam pisał, że trzeba zrobić odcinek z głaskania kota. Nie ma sprawy, zrobimy. Ja tu kończę. W międzyczasie dobiłem troszkę siekierą, tak żeby to wyszło. No i teraz muszę tu naciąć, no i wybić klin. Także ja tutaj może inaczej to wszystko będę pokazywał. Próbujemy troszkę uderzyć z tej strony, ale słońce parzy. Nie rozbijając tutaj tego tutaj trzonka oczywiście. Niby siekiero też się nie powinno uderzać, ale no nie mam czym. Trzeciego młotka tak dużego nie mam. Ja myślę, że tutaj to już wystarczy. Jakieś pół centymetra. Dobrze, jeszcze raz. Oczywiście trzeba to nadpiłować. Także tutaj wkładamy w imadło. Gdzie ty lecisz, dziadu? Pracować, pracować. Dobra, to rozetniemy. Delikatnie.
Oczywiście tniemy tak, żeby nie uszkodzić. Dobra, ja tu go spróbuję jakoś wbić. Oczywiście nowo zaprawionym młotkiem. No zobaczcie, no takie czasami, no tak to w domu jest. Może ja się tak odwrócę. No, tu taki jest trzonek, też dwukilowy. No a tu taki, no całkiem inaczej chyba wziąć, prawda? Tutaj troszkę w cieniu. To chyba będzie nasz już finisz. No i gitara. Tak to wyszło, ten klin. Chociaż ten klin prawdopodobnie powinien być drewniany. Nie wiem. Lub plastikowy, lub kupuje się gotowe. Także ja tu zrobiłem tak troszkę po swojemu. Ten był klin, co był tutaj. On jest chyba jakiś plastik, sam plastik. No. Pierwsze prace w moim skromnym garażu zostały wykonane. Także dwa trzonki wprawione. Także proszę się nie śmiać z mojego nakrycia głowy. Kiedyś tak ludzie właśnie używali. Ono było, nie dość, że było zabezpieczeniem przed słońcem. No jeżeli ktoś miał włosy, to miał włosy. Jak ktoś ma łysę pałę, to ma łysą pałę. To trzeba zabezpieczać przed słońcem. No i oczywiście wciągało to pot. Czyli taka czapka dwufunkcyjna. Jeżeli się podobało, to fajnie. Także w tym odcinku kończę. Do następnego.